Było to duże wyzwanie zarówno dla rodziny, dla portfela domowego, no i też to, żeby w ogóle ktoś, kto tymi przedmiotami dysponował wcześniej, żeby chciał się ze mną nimi podzielić. Odezwał się do mnie człowiek, który związany był rodzinnie z Powstaniem Listopadowym i gdy obejrzał wystawę i na wystawie była szabla, którą Dwernicki generał przekazał swojemu adiutantowi, jest ona z dedykacją, stwierdził, że miniatura Dwernickiego, którą posiadał blisko 200 lat, dobrze by było, jakby trafiła do takiego zbioru i po krótkich rozmowach nabyłem tą miniaturę od niego. Ta miniatura po raz pierwszy jest pokazywana właśnie na wystawie w Pile. Kolekcjoner stworzył jeden z największych prywatnych zbiorów w kraju. Zamiłowanie do historii zaszczepił mu dziadek, a później na studiach rozpoczęła się już pasja kolekcjonerska. Na wystawie w Pile obejrzeć można także orły z czapek, kolekcję krzyży Virtuti Militari, epolety oraz guziki, a także portrety oficerów i obrazy przedstawiające bitwy stoczone podczas powstania, a także pamiątki z czasów wielkiej emigracji.